tej strony wita Was Jan Cieśla. Zapraszam Was na relację w ramach pewnej inicjatywy, która mi osobiście się bardzo spodobała, o takiej dźwięcznej nazwie Let's Color. Z inicjatywą tą wychodzi firma AkzoNobel, która jest właścicielem takich marek jak Sadolin. To jest taka inicjatywa, która jest wysunięta w stronę osób, które oczywiście potrzebują jakiejś pomocy. A my w ramach tej inicjatywy możemy im coś podarować. Najważniejsza będzie po prostu nasza praca. A gdzie jesteśmy? Jeśli powiem Wam nazwisko Smoleń, Bogdan Smoleń, wspaniały satyryk, który już nie żyje, Fundacja Stworzenia Pana Smolenia pomaga dzieciom niepełnosprawnym w formie hipoterapii. Dwóch moich gości, Vivian D. Ona dzisiaj nie będzie mówić, bo taki ma dzień, oraz Agnieszkę, pracownicę fundacji. Aga, powiedz mi, skąd w ogóle wolontariusze na tą akcję? A wolontariusze zrekrutowali się z firmy GlaxoSmithKline. Organizują tak zwany Orange Day. To jest cykliczna impreza, w ramach której każdy pracownik korporacji, konie nie mówią podobno, może poświęcić jeden dzień w roku na działalność dobroczynną. Nie idzie wtedy do pracy, wybiera organizację, przyjeżdża. Myślę, że jest u nas ponad 20 osób, które właściwie od rana w upale dzielnie malują. Powiedz mi, czym pracujesz i co robisz? Świetna farba. Sadolin. A, dobra, Sadolin Ekstra. Dobry produkt. Na pewno dobrze się tym maluje. Na pewno się dobrze, bo nie kapie. A to jest ważne. Dobra. Macie już ile? Ze 3 godziny pracy za sobą? Tak, tak. Jakie efekty oceniasz? Skosiliśmy trawę, no fajnie, skosiliśmy trawę, pomalowaliśmy szopę, teraz gdzieś wykładamy i robimy grunt pod maszyny, więc naprawdę fajnie. Dziewczyny pomalowały przeszkody dla koni, jakieś tam ławeczki, więc dużo się dzieje i na pewno jestem zadowolony z tej pracy. Słuchajcie, zrobiłem małą kontrolę jakości. No, robota naprawdę świetnie wykonana. Wcześniej był naprawdę solidny szlif tej powierzchni, tak żeby ściągnąć starą farbę, jakieś zabrudzenia i później ciągnęli pierwszą powierzchnię. Więc naprawdę robota sumiennie i konkretnie zrobiona. Ty jesteś rodzicem dziecka, które korzysta z pomocy z fundacji. Mój syn Fryderyk ma spektrum autyzmu. Synowi bardzo pomaga terapia z końmi. Zdecydowanie jest bardziej wyciszony. Koncentracja też jest zdecydowanie lepsza. Myślę, że poprzez to, że właśnie ma styczność tutaj z końmi, ze zwierzętami, to też kwestie komunikacyjne zupełnie lepiej funkcjonują u niego. Super. I polecamy. Tak. Dziękuję pięknie pani. Pani Annie Dzidzia. Pani Annie. Pani Sylwii Staniszewskiej. Pani Małgorzacie Strzałczyk. Czas zakończyć dzisiejszą akcję. Wszystkie prace były dzisiaj wykonane. Wolontariusze pewnie wrócą za jakiś czas i będziemy robić kolejne akcje na rzecz fundacji Stowarzyszenia Stworzenia Pana Smolenia. Duże podziękowania dla AkzoNobel, sponsora, który wsparł nas swoimi materiałami do wykończeń wszystkich drewnianych tu elementów. Wszystkim uczestnikom dzisiejszego wydarzenia liczę na to, że tutaj się jeszcze spotkamy. Pozdrawiam Was, Jan Cieśla